pani nazwę. Proszę, kochani. Halo! Kochani, proszę o spokój! Spokojnie. Nic się nie kończy. Spokojnie. Dlaczego wy w ogóle nie macie do mnie zaufania, no? Ale my mamy do zaufania. Kochani! Kochani! Ja wam zaufałam od samego początku. Tak jak pani Oldze, która mnie posadziła przy tym komputerze, kazała mi dotykać tych wszystkich klawiszy, uczyła mnie włączać, wyłączać i tak dalej, i tak dalej. A sama siedziałam w mieszkaniu, zamknięta w tych czterech ścianach. Nikt absolutnie do mnie nie przyszedł, ale zaufałam. I teraz tak? Trzeba nacisnąć dodaj. Dodaj. Coś się stało. Pani Nadiu, dodaj, nie zablokuj. Czyli co teraz, pani Olgo? To jak? Najpierw musi pani wyjść. Wychodzę. W komputerze pani musi wyjść. Boże, jakie to jest wszystko skomplikowane. Jak wy młodzi możecie to robić na co dzień, no? Dobrze, jestem. Naciska pani ten krzyżyk w prawym górnym rogu. Prawy górny róg, krzyżyk, naciskam, hop. I teraz szuka pani mojego nazwiska. Olga, jest. Odblokuj. Dodaj. No i jestem. A wiecie, co ja pamiętam? Sylwestra w warunkach online. Pamiętacie? No oczywiście. Panie DJ, daj pan jakąś taką wesołą muzę. O, jest. Pani Olgo? No już jestem, pani Nadiu. Jestem gotowa. O. O. No tak, no to miejmy formalności za sobą. Pani Olga, pan Robert, powiedzmy sobie ładnie dzień dobry. Pani Olgo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie, idźmy dalej. No a temat rozwodów, który przewijał się przez niemal całą pandemię. Ja mam wrażenie, że to był jeden z istotniejszych problemów, taki wiodący. Ratunku! Ratunku, pani Nadiu, bo przecież ja muszę się rozwieść, no, pani Nadiu! Wdech, wydech, wdech, wydech. Ma pan coś na uspokojenie tak pod ręką? No to bardzo dobrze. Podwójne na pojedynczym lodzie i na pewno pomoże. Norbert ma kryzys i daje na bali. Rozstajemy się. Co to jest rozwód? Macie świadomość? Tak naprawdę rozwód to jest szansa na transformację samego siebie, na polubienie siebie, zaakceptowanie. To jest możliwość życia w harmonii z samym sobą, no, prawda? Tak myślisz? Ci, co się kochają, po prostu zostaną ze sobą, a ci, co się nie kochają, rozejdą się i będzie wszystko w porządku. Rozwodzę się z Norbertem. A pamiętacie ten mój chałupniczy ruch, co z mamą i babcią żeśmy szyły maseczki? Takie maseczki. Ty, ładne. Dla ciebie. Taka w kwiatki, no romantyczna, żebyś też wiosnę poczuła. I dla pani Nadi, folkowa, proszę bardzo, to chyba wzór Łowicki. No ale, jak już mówimy o poważnych, wiodących problemach, no to przecież nie tylko rozwody, ale też dużo czasu poświęciliśmy przemocy w rodzinie. Właśnie dziewczynka, ona zachowała się wspaniale, bo usłyszała tą szamotaninę i postanowiła jakby ratować mamę, więc żeby wydostać się z łazienki, po prostu wybiła szybkę, rozcięła sobie rączkę i wybiegła do mamy, zobaczyła, że mama też krwawi, więc natychmiast obie wybiegły do najbliższego szpitala. I tam po prostu udzielono im pomocy. Okazało się, że dziewczynka akurat w bluzie miała naszą ulotkę. I niewiele myśląc, jak lekarz szył mamę, to po prostu zadzwoniła do Olgi. No i pamiętam stres Roberta związany z panią Jadzią, która kradła ciasteczka. Jedna z podopiecznych kradnie ciasteczka i czekoladki. Mnie powiedziała, że to pani Ala. Pani Ali powiedziała, że to pani Ela. A pani Eli powiedziała, że to jestem ja! No a ja z kolei jak sobie przypomnę o tę historię o schronie teściów Roberta i wiecie, tę historię o romansie Terleckiego z Korą, powiem wam, naprawdę cały czas mam ubaw. Sytuacja wygląda tak. Teść do mnie zadzwonił, że teraz musimy się zamienić. Jak ja siedziałem w biurze, a on w schronie, to teraz zamiana. On będzie w biurze, a ja w schronie.
Dobra, dobra, pamiętacie jak Olga pojechała do strefy ciszy? Ale że jak? Jak? Jak to możliwe? Pani Olgo, pa, to ja może już wrócę do działania. No słuchajcie, faktycznie sporo nowych rzeczy żeśmy poznali i Agnieszka, jej Wikipedia. No ja czuję się, jakbym kolejny fakultet zrobiła. W przeszłości pojęcie aktora ograniczało się jedynie do mężczyzn. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy być odebrani jako profesjonalni partnerzy biznesowi, to temu właśnie służyć ma etykieta w biznesie, która obowiązuje również w komunikacji internetowej. Nowe badania z Uniwersytetu w Cincinnati dowodzą, jakoby wśród materiałów na maseczki najlepszą funkcję ochronną pełniła nie bawełna, tylko jedwab. Coroczne święto obchodzone 8 marca od 1910 roku. Pustkowo to jest wieś sołecka w gminie Rewal, powiat gryficki, około 123 mieszkańców. Pokora opowiada o władzy i uległości, o cenie jaką płaci się walcząc o własną godność. On jest wysysającym wampirem, a ona autorką jego sukcesu. I to w każdym tego słowa znaczeniu. Po prawie 5 latach koszmaru odeszła od partnera. W tym trudnym czasie muzyka i pisanie piosenek były dla niej formą terapii. Willa Harenda. Dom Jana Kasprowicza w Zakopanem na Harendzie, na zboczach Gubałówki. Ona o sobie zawsze Jarema, o niej najczęściej mówią Jaremianka. Dawniej nazwą miasta było Nowa Berlin albo Klein Berlin. Szczaw to roślina, która znalazła zastosowanie nie tylko w kuchni, ale też w lecznictwie. Konstrukcja, czego nie widać, jest oparta na ukazaniu teatru w teatrze. Nasza kochana chodząca Wikipedia. Myślisz i masz. A pamiętacie te tłumy na Krupówkach? Najwięcej pracy mundurowi mieli na Krupówkach. Z ich relacji wynika, że w nocy z soboty na niedzielę impreza była taka, jakby jutra miała nie być. Ludziom po poluzowaniu obostrzeń po prostu puściły hamulce. Bo ja byłem na Kotelnicy Białczyńskiej i... Wiemy! Tłumy, jakie tam były, pani Nadiu, to jest niewyobrażalne. Tłumy narciarzy bez maseczek, parkingi pełne. Ja w życiu... Ja nie pamiętam, żebym coś takiego kiedykolwiek w życiu widział. Ja przyznam wam, że ja naprawdę jestem szczerze tym zdegustowany. Naprawdę? Niby te ośrodki chciały działać zgodnie z restrykcjami, ale na przykład ja zobaczyłem szwedzki stół. I połowa osób w jadalni bez maseczek. Setki osób na stokach bez maseczek. I ja po prostu po 2 dniach ja stamtąd wyjechałem. A ja pamiętam, jak rywalizowałyśmy z Olgą. No ale człowiek był młody, głupi. Jaki mail, pani Aniu? Agnieszko. No przecież mówię. Taki o asystentce. To nie kojarzę, pani Angeliko. Agnieszko. A pani Nadia i jej relacje sąsiedzkie? Pamiętacie tego miłośnika Herberta? W mieszkaniu nade mną wprowadziła się kilka miesięcy temu młoda para. Raz czy drugi, kiedy wieczorem telewizor ciszej grał, słyszałam odgłosy awantury. Przyznam, że on używał mocno niewybrednych słów. Kiedyś przy skrzynce pocztowej się spotkaliśmy i blisko godziny o poezji Herberta rozmawialiśmy. No to ja się pytam, gdzie on mógł być furiatem i skrzywdzić kogoś. Ale ostatnio, jak tak całymi dniami w domu siedzimy zamknięci, to jakbym częściej słyszała awantury u nich. To aż w szoku byłam, że taki miłośnik Herberta takie słowa i epitety zna. Wyzywa tę żonę o wszystko. No i co ja mam zrobić? A ja bym takiemu to klejnoty urwała i naszyjnik bym sobie z tego zrobiła. I tę sąsiadkę z parteru, która stosowała przemoc wobec swojego męża. Oj, kochany, no dziękuję bardzo, bardzo dziękuję, że czekałyście, ale ja po prostu musiałam zejść do tej na dole. I po prostu, jakby to powiedzieć, tak załatwić kilka spraw, po prostu wyjaśnić, no trochę to trwało, ale na szczęście poskutkowało. Co wyjaśnić, pani Nadio? A nic! Takie sąsiedzkie nieporozumienie. Po prostu, jeżeli nie działają pewne środki uprzejmości, to trzeba użyć troszeczkę innych środków, również związanych z uprzejmością.
Nie tylko mężczyźni stosują przemoc wobec kobiet. Dobrze, bywa tak, że mężczyźni są również ofiarami i mężczyźni są tymi, wobec których jest stosowana przemoc przez kobiety. Bywa, że oni też są bici, drogie panie. Dla mnie opowieści o teatrze były fascynujące. To jest piękna przestrzeń. Naprawdę wybrańcami są ci, którzy pracują w teatrze. No, już, że o tajnych kompletach u pani Nadii nie wspomnę. Zresztą, muszę panu powiedzieć, że ja pracowałam u jednego aktora. Naprawdę, bardzo przyzwoity człowiek. A ta jego żona też aktorka. Powiem panu, że zupełna Lady Macbeth, naprawdę Lady Macbeth. Ale te premiery, te bankiety, Boże, co tam się działo? Dżaba, 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 dżaba. Usiądzie. Pani Nadiu. Kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć. Pięknie pan to powiedział. Zbigniew Herbert. Stop! W tych czasach to aktorem to się chyba raczej bywa. W obecnej sytuacji my musimy szukać nowych rozwiązań, nowych zawodów i być bardziej elastycznymi. Najgłośniej pani potrafi, jak najszerzej ręce! Byłam ja w Peterburgu! Nie raz, nie dwa razy! Jeszcze tak! Bardziej jak... jaki demon, taki demon! Bo w naszym kraju to kultura zawsze jest na ostatnim miejscu. Faktycznie zostaliśmy w pewien sposób, ja nie wiem, stygmatyzowani jako miejsce niebezpieczne dla ludzi, jako miejsce zagrożenia. Chociaż swoją drogą na całym świecie teatry stanęły i są zamknięte. Ale wrócą. Wrócą, naprawdę, o to akurat, to ja jestem spokojny. A, a, o, o, e, e, i, i, u, u. A, a, e, e, o, o, i, i, u, u. A, a, e, e, o, o, i, i, u, u. Stop! Stop! No i przepisy pani Nadii. Wiecie, że ja już mam osobny folder, w którym umieściłem wszystkie przepisy pani Nadii? Tak jak powiedziałam, najprostsza zupa świata. Po pierwsze, gotuje pani bulionik na żebereczkach, kurczaczku z warzywkami. Zapisane marchewkowe, sernik wiedeński, sernik cappuccino, karpatka. Jest! Polewa! No i wiecie co? I właśnie dlatego jestem radykalistką. Ja jestem za paszportami covidowymi. Jestem za obowiązkowymi szczepieniami. Co trzeba zrobić? To znaczy, naprawdę u każdego musi ktoś umrzeć bliski, żeby społeczeństwo zrozumiało. Ja nie wiem, jak do tych ludzi trzeba przemówić. No i sami widzicie, kochani. Kawał życia naprawdę przeżyliśmy z sobą. Jesteśmy jak taki, nie wiem, Superman, który naprawia świat. Nawet jeżeli ten mały, mikroskopijny, to naprawdę warto. Nie rezygnujemy, no po prostu jest taka kolej rzeczy. Pan Robert wyjeżdża w odległe kontynenty jako wolontariusz, aby szczepić przeciwko COVID w odległych krajach. Myślę, że nasi seniorzy poradzą sobie pod jego nieobecność, a to taka naprawdę wspaniała misja. I musimy mu kibicować i dziękować, że ma tak wielkie serce i odwagę, że podjął się takiego wyzwania. Pani Olga otwiera fundację, która ma pomagać kobietom i przeciwdziałać przemocy w rodzinie. I to jest fantastyczne, że jest osoba gotowa nazwać rzeczy po imieniu i pomagać kobietom, które wyrywają się z przemocowego domu, które wcześniej uciekły z małego miasteczka, z domu, w którym była przemoc, a później poznały mężczyznę, który też okazał się oprawcą tyranem. No to jest fantastyczne, że my kobiety, że świat będzie miał taką reprezentantkę jak pani Olga. Pani Julia oczekuje własnego dziecka, ale z jakim wielkim sercem tworzy dom pomocy dzieciom bezdomnym i tym, które właśnie dotknęła przemoc. I znając pani mamę, babcię, ciocię i ich zaangażowanie w projekt, to będzie piękna, pełna empatii i miłości wyspa dla skrzywdzonych przez los dzieci. Będziemy wspierać i kibicować. No i pan Czarek otrzymał główną rolę w międzynarodowej produkcji. Taki film, no taki film. Kiedy przysłał mi pan scenariusz, no powiem panu, płakałam do rana. Wiem, wiem, nie mogę powiedzieć nic więcej. Pamiętam klauzula poufności. Już milczę, milczę. Ale taki film, no ja będę za panem tęsknić. Ale przyznam się, że kupiłam sobie bilet na wszystkie spektakle z panem. Śledzę i naprawdę gra pan rola za rolą, rola za rolą. No imponujące, no gratuluję, gratuluję. A pani Agnieszka i jej blog? No gratuluję odwagi. Takie kontrowersyjne tematy. Brawo, brawo. Tak, potwora trzeba oswajać poprzez zrozumienie, rozmowę. To podstawa. Trzymam palce. Kochani,
Wszyscy mamy wytyczone plany, drogi. Ja mam nadzieję, że to wszystko wynika z naszej wspólnej pracy. Czasami chaotycznej, spontanicznej, nawet hardkorowej. Ja też mam swoje plany, mam tajną misję. Już niedługo, niedługo razem z Tuptusiem wyruszam. Tuptuś? No Tuptuś, no Tuptuś. Czy ja mogę ciebie prosić, żebyś tyle nie jadł? Proszę cię. Co ja powiedziałam? No co ja powiedziałam? 3 listki już dostałeś. No nie patrz się na mnie tymi oczkami, tak? No proszę. No nie patrz się na mnie oczkami, nie. No dobrze, no. Dobrze, Tuptuś, jeszcze jeden ostatni, tak? Tak, no zapomniałeś, że mamy misję? My musimy być w formie, rozumiesz? W formie, Tuptuś. Tak, kochani, mam tajną misję do wykonania, o której nie mogę nic powiedzieć. Ale chciałabym wam bardzo, ale to bardzo podziękować. Za zaufanie, za wspólną, ciężką pracę, za ten cały pandemiczny czas, który przeżyliśmy razem. Jesteście naprawdę fantastyczną drużyną, bez was by to się nie udało. Ale pamiętajcie, ratujmy świat dalej, od tych najmniejszych, najdrobniejszych rzeczy, od sąsiadów, od własnego domu, przez ulicę, dzielnicę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Walczmy z nienawiścią, walczmy z brakiem empatii, walczmy z donosami, z hejtem. Tak naprawdę tymi małymi ruchami jesteśmy w stanie sprawić, że świat po prostu będzie lepszy. Więc walczmy o ten świat. Nawet zbierając ten mały papierek z chodnika, to już świat będzie czystszy. Kocham was z całego serca. Dziękuję wam bardzo, 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 bardzo i jeszcze raz bardzo. No to co, kochani? Odezwę się po powrocie. To trzymajcie się. Pa! No dobra, no. Kochani, za godzinę u mnie. To pa!